rozpoczynają nowy rok szkolny, ale jest taki jeden pierwszy dzień września, który wpisał się na stałe w karty polskiej historii. Był to 1 września 1939 roku, kiedy Niemcy hitlerowskie napadły na Polskę. Dzisiaj z tego powodu się tu spotykamy. Nie żeby cieszyć się, radować z tego pięknego dnia, tylko żeby uczcić, oddać honor i cześć tym wszystkim poległym, zarówno żołnierzom, jak i cywilom, którzy polegli w obronie naszej ojczyzny. Przy okazji również jest to okazja podziękowania tym żyjącym jeszcze, a biorącym udział, czynny udział w obronie naszej ojczyzny. Bardzo dziękuję delegacjom, które uczestniczą w tym naszym smutnym w sumie dniu, bo wiadomo, że mówimy o 1 września 1939 roku, że przybyli tu i tą cześć